Wydarzenia sportowe w świecie ciszy. Program realizowany przez Łódzki Klub Sportowy Głuchych. W dniach 20-22 września 2024 roku odbyły się w Krakowie Mistrzostwa Polski Niesłyszących w koszykówce mężczyzn. Zawody rozegrano w hali sportowej KS Przęśniczka, a w finałach wzięły udział drużyny MIG Gliwice, Świt Wrocław, Łódzki Klub Sportowy Głuchych oraz Rejman Kraków. Finały Mistrzostw Polski odbyły się systemem każdy z każdym, który wyłonił Mistrza Polski. Pierwszy mecz rozegrała drużyna gospodarzy Rejman Kraków z drużyną MIG Gliwice, wielokrotnym mistrzem Polski, w składzie którego występuje wielu reprezentantów w koszykówce mężczyzn. Mecz zakończył się wynikiem 112-49, pokazując siłę zespołu z Gliwic. Ciekawszym spotkaniem okazała się konfrontacja Świtu Wrocław z Łódzkim Klubem Sportowym Głuchych. Można powiedzieć, że mecz ten miał cztery oblicza, tak jak rozegrane cztery kwarty. W pierwszej kwarcie zawodnicy z Łodzi podeszli z respektem do aktualnego mistrza Polski i przegrali ją różnicą 16 punktów, co mogło zwiastować wysoką porażkę. Nic bardziej mylnego. Druga kwarta to zwycięstwo Łódzkiego Klubu Sportowego Głuchych 28-13 i na przerwę zawodnicy z Łodzi schodzili z jednopunktową stratą do rywali. Druga połowa to jakby kopia pierwszej. Trzecia kwarta padła łupem Świtu Wrocław, który wygrywając 27-17 powiększył swoją przewagę w całym meczu do 11 punktów i znów mógł poczuć smak zwycięstwa. Na szczęście dla widowiska drużyna z Łodzi, podobnie jak w pierwszej połowie, nie oddała pola bez walki i kolejną kwartę wygrała 25-18, co jednak nie wystarczyło do zwycięstwa. W efekcie Świt Wrocław pokonał Łódzki Klub Sportowy Głuchych 85-81, i w zasadzie szykował się do obrony Mistrzostwa Polski, a zawodnikom z Łodzi pozostało liczyć na potknięcie ich w meczu z MIG Gliwice. Witam. Jesteśmy w Krakowie wraz z organizatorem Mistrzostw Polski Niesłyszących w koszykówce mężczyzn. Mieczysław Gerke, prezes Klubu Sportowego Głuchych Rejman Kraków, a także działacz Polskiego Związku Sportu Niesłyszących. Mistrzostwa Polski Niesłyszących w koszykówce mężczyzn organizujemy w naszym mieście po raz pierwszy w historii, co nas bardzo cieszy. Jakie kluby pojawiły się na mistrzostwach? Są to cztery drużyny, w tym Rejman Kraków, Łódzki Klub Sportowy Głuchych, MIG Gliwice oraz Świt Wrocław. No to obejrzyjmy finały. Ciekawe, kto zostanie mistrzem Polski, może Łódzki Klub Sportowy Głuchych, a może inna z czterech drużyn. W drugiej kolejce rozegranych spotkań drużyna Łódzkiego Klubu Sportowego Głuchych pokonała wysoko Rejmana Kraków 72-44. Natomiast Świt Wrocław po zwycięstwie z zespołem z Łodzi miał szansę na powtórzenie sukcesu z zeszłego roku i pokonanie MIG Gliwice. Niestety dla wrocławian poprzedni mecz musiał kosztować ich dużo zdrowia i wyrównaną walkę byli w stanie prowadzić tylko w pierwszej kwarcie, którą MIG Gliwice wygrał 27-23. Kolejne kwarty to dominacja wicemistrzów Polski z Gliwic, którzy całe spotkanie wygrali różnicą 56 punktów, 115-59. Ostatnią, trzecią kolejkę turnieju rozegrano w niedzielę, a w pierwszym meczu Świt Wrocław pokonał Rejmana Kraków 95-38. Drugi mecz pomiędzy zespołami z Łodzi i z Gliwic ustawiał kolejność końcową mistrzostw Polski. MIG Gliwice po wysokim zwycięstwie nad zespołem Świtu Wrocław w zasadzie mógł cieszyć się z zajęcia pierwszego miejsca nawet przy minimalnej porażce,
Natomiast zawodnicy Łódzkiego Klubu Sportowego Głuchych, wygrywając mecz z Gliwicami, mogli zająć drugie miejsce i to chyba spowodowało początkowy paraliż zespołu. Przegrana pierwsza kwarta 13-25, jak się później okazało, w zasadzie ustawiła mecz. Co prawda kolejne kwarty rozegrane na poziomie remisu mogły dać kibicom satysfakcję z oglądania ciekawego widowiska, niemniej jednak to Gliwiczanie wygrali to spotkanie 94-78 i to oni mogli cieszyć się ze zdobycia Mistrzostwa Polski niesłyszący w koszykówce mężczyzn. Łodzianom, podobnie jak w zeszłym roku, pozostała radość z brązowych medali. Zawody zakończono tradycyjnie rozdaniem pucharów, medali Mistrzostw Polski niesłyszących w koszykówce mężczyzn, a także indywidualnymi nagrodami. MVP finału został Maciej Gawryś, zawodnik MIG Gliwice, królem strzelców jego kolega klubowy Mateusz Czupryń. Do pierwszej piątki turnieju wybrano zawodnika Świtu Wrocław Wojciecha Inglota, zawodników MIG Gliwice Wiktora Nałęcza oraz Przemysława Dolnego i zawodników Łódzkiego Klubu Sportowego Głuchych Szymona Barysa i Jakuba Budarczyka. Oraz reprezentacji Polski niesłyszących w koszykówce mężczyzn. Po zeszłorocznym nieudanym zdobyciu Mistrzostwa Polski znowu wracacie na pierwsze miejsce. Trener zadowolony? Zadowolony z mistrzostwa, to po pierwsze. Po drugie z bardzo wyrównanego poziomu turnieju i wyrównanych meczy, choć zespół z Wrocławia przyjechał tu osłabiony brakiem dwóch podstawowych zawodników. To jest Pawła Wiśniewskiego i Orka Falkowskiego. Czy to znaczy, że było łatwo? Łatwo nie. Mecz z Łodzią był bardzo ciężki i wyrównany jak zawsze. Świt Wrocław pokonaliście dużą przewagą punktową. Tak, ponad 50 punktów. Wrocław z pewnością był zmęczony meczem z Łódzkim Klubem Sportowym Głuchych. Do tego dołożyła się dobra skuteczność rzutów za 3 punkty, co pozwoliło nam zdobyć ponad 110 punktów. Jak zaprezentowali się kadrowicze? Czy jesteś zadowolony z ich postawy i formy? Został nam jeden rok do olimpiady i możemy spokojnie przygotować się do tej imprezy. Bardzo dobrze zagrał Mateusz Czupryń i widać, że jest w formie. Z wysokich dobrze zagrali Mariusz Kwasek, Kuba Wudarczyk, a także Przemek Dolny. Teraz musimy się spokojnie przygotować do olimpiady, utrzymać formę. Czy to znaczy, że możemy życzyć Wam medalu olimpijskiego?
kobiety taki medal zdobyły, więc teraz czekamy na mężczyzn. Dziękuję.